ustanowienie kapituły medalu Tobie Ojczyzno. Kapituła medalu Tobie Ojczyzno Stowarzyszenia Spadochroniarzy Rzeczypospolitej Polskiej Trawers. Postanowieniem z dnia 5 listopada 2022 roku nadała pośmiertnie podporucznikowi wojsk spadochronowych Stefanowi Karabczyńskiemu w 100. rocznicę urodzin, żołnierzowi 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, posiadaczowi znaku spadochronowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie numer 5572. W uznaniu zasług wojennych na rzecz odzyskania niepodległości i bezkompromisowej działalności na rzecz kultywowania chlubnych tradycji formacji spadochronowych i specjalnych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz ponad 30-letniego zaangażowania w wychowanie patriotyczne młodzieży spadochronowej Trawersu. Złoty medal Tobie Ojczyzno, którym to odznaczeniem przyozdobiony zostanie grób dzielnego żołnierza. Z upoważnienia kapituły akt podpisał plutonowy Tadeusz Stasiewicz. Decyzja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Działając na podstawie artykułu 3 ustęp 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, decyzją z dnia 8 listopada 2022 roku został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski grób świętej pamięci podporucznika Stefana Karabczyńskiego, uczestnika II wojny światowej, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pełniącego ochotniczą służbę w 1. Dywizji Grenadierów i w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Położony na cmentarzu komunalnym pod wezwaniem świętej Jadwigi w Złotoryi w Alei Zasłużonych, sektor B3, rząd A, kwatera numer 20 i został wpisany do przedmiotowej ewidencji pod numerem 4860. Kwatera ta podlega ochronie prawnej państwa polskiego. Z upoważnienia Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej podpisała Beata Nosarzewska. Bardzo proszę panią Elżbietę Karabczyńską o odsłonięcie symbolicznego oznakowania grobu weterana.
zadumie stajemy w dniu Narodowego Święta Niepodległości przed kwaterą wiecznego spoczynku świętej pamięci podporucznika Stefana Karabczyńskiego, weterana walk o wolność i niepodległość Polski w stulecie urodzin tego dzielnego żołnierza, zasłużonego i prawego obywatela naszego miasta. Jego życie stanowi przykład ofiarnej służby dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pełnionej w świetle dewizy z wojskowego sztandaru Bóg, honor, ojczyzna. Apel pamięci. Przywołuję Ciebie, poruczniku Karabczyński, niezłomny żołnierzu II Rzeczypospolitej, który już u progu dorosłości w walce na bagnety, w krwawej bitwie pod Lagrad, dałeś świadectwo odwagi i umiłowania ojczyzny. Poruczniku, stań do apelu. Wołam Ciebie, dzielny żołnierzu, który choć pokonany w walce na francuskiej ziemi, ducha polskiego nie zatraciłeś i pozostałeś niezwyciężonym. Dochowałeś wierności wojskowej przysiędze i kierując się poczuciem żołnierskiego honoru, zdołałeś brawurowo wyrwać się z kleszczy niemieckiej niewoli, by nie ustawać w walce za tą, którą wyniosłeś z sercu, z rodzinnego domu, nad dalekim Czermeszowem. Poruczniku, stań do apelu. Wzywam żołnierza tułacza, Ciebie, którego pragnienie walki za Twoją prawdziwą Polskę wiodło przez zniewoloną Europę, by w zielonej Szkocji przywdziać polski mundur i oddać się służbie w elitarnej pierwszej brygadzie spadochronowej. Przywołuję Ciebie, niestrudzony żołnierzu, który całym swoim życiem dochowałeś wierności dewizu znaku spadochronowego. Tobie, ojczyzno. Poruczniku, stań do apelu. Wołam Ciebie, dzielny spadochroniarzu, który byłeś wzorem prawdziwego żołnierza, przez dziesięciolecia naszym mentorem. Twoja życiowa skromność i wielki patriotyzm były w czasach mrocznego komunizmu wyznacznikiem wartości, jakie przyświecały młodzieży trawersu w drodze ku niepodległości. Wierzymy, że jesteś już w niebiańskiej spadochronowej brygadzie, bo dobrze przysłużyłeś się Bogu i Polsce. Wieczna chwała Tobie, dzielny żołnierzu. Proszę o zabranie głosu kapelana jednostki wojskowej komandosów, księdza majora Przemysława Tura. Wszechmogący wieczny Boże, Stwórco świata i Panie historii. Gromadzimy się w miejscu upamiętniającym bohatera walk o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Stajemy dzisiaj za dumą nad grobem porucznika Stefana Karabczyńskiego, żołnierza pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Tu możemy się uczyć wartości honoru i żołnierskiego etosu, na którym budowany był gmach naszej narodowej tożsamości. Tu w szczególny sposób możemy słyszeć przestrogę świętego Jana Pawła II, abyśmy nigdy nie utracili tego wspaniałego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska. Abyśmy nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili.
abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrośliśmy. Abyśmy zawsze szukali duchowej pomocy u Chrystusa, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyśmy od Niego nigdy nie odstąpili. Abyśmy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Wszechmogący Boże, polecamy Twojemu miłosierdziu duszę porucznika Stefana Karabczyńskiego, który służył drogiej ojczyźnie naszej. Niech słowa wyryte w kamieniu utrwalą w pamięci jego bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i ojczyzny. Wspólnie prośmy teraz miłosiernego Boga, wołając: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tej uroczystości. Sztandar odprowadzić. Spocznij w tym radości.
Maryi Stoickiej.